Witam wszystkich na relacjach i na prezentacjach Auto Import Nieporęcz. Przed nami prezentacja, no czego by innego jak nie Volvo i Volvo V60 Cross Country. Któreś z kolei, nie wiem, które z kolei tak naprawdę, klasyka tak naprawdę w mojej ofercie. Największe zapytań jest o ten samochód i nie ma co się dziwić, bo to jest bardzo udane auto. Mam do zaprezentowania bardzo ciekawy egzemplarz, bo 2021 rok pełny. B4, dieselek, miękka hybryda z przebiegiem 46 tysięcy km. No i bardzo bogato wyposażony egzemplarz, bo mamy tutaj naprawdę bogatą wersję. Za chwilkę sobie zobaczycie. Napęd 4x4 oczywiście w standardzie. Prześwit dosyć duży, bo 21 cm. Auto, tak jak widzicie, jest wyposażone w dodatkowe progi. No i generalnie samochód prezentuje się znakomicie. Auto jest praktycznie w stanie, może nie jak nowym, ale lekko używanym. Zaczynamy prezentację Volvo V60 Cross Country. Oczywiście sprowadzone na indywidualne zamówienie. Na koniec filmu dowiecie się, ile samochód kosztował. Auto jest bogato wyposażone i ma bardzo mały przebieg. 46 tysięcy km to jest naprawdę niewiele. Samochód od osoby prywatnej ze świetnymi interwałami olejowymi i to też oczywiście pokażę na koniec. Praktycznie nie ma żadnych uszkodzeń lakieru. Kolor bardzo dobry do utrzymania. Widzę, że ma zmienione z tyłu, zobaczcie, nakładki na wydech. Mamy tak zwaną czterorurkę, a nie płaskie, zwykłe. Felgi co prawda są standardowe, nie są to 19, tylko 18, ale też uważam, że jak jest połączenie koloru czarnego z srebrnym, to bardzo ładnie to wygląda. Zaczynamy, słuchajcie, od wnętrza, od bagażnika, to Wam pokażę, w jakim stanie jest bagażnik w tym aucie, bo jest w stanie praktycznie, nie boję się tego użyć słowa, jak nowym. Zobaczcie podłogę bagażnika, tutaj nic, ten samochód nie był przez nas czyszczony i nie ma, o dziwo, tutaj żadnej tej nakładki. Samochód wyposażony w koło dojazdowe, co jest dużym plusem dla niektórych osób. Wyposażony w hak holowniczy, nie będziemy otwierać, bo jest dosyć pewnie brudny. Roleta bagażnika, wszystko kompletne, tak jak powinno być. System otwierania oczywiście z nogi, elektrycznie otwierana, zamykana klapa. I pokażę Wam jeszcze we wnętrzu samochód, jak wygląda. To już klient czeka, tak naprawdę za chwilkę będzie tym autem odjeżdżał. Z wyposażenia dodatkowego mamy panoramiczny dach, skórzaną tapicerkę, grzane fotele z tyłu, grzane fotele z przodu, grzaną kierownicę, aktywny tempomat, pilot assist, elektrycznie regulowany fotel z pamięcią kierowcy, elektrycznie regulowany fotel z pamięcią pasażera, no i nagłośnienie wyższe Harman Kardon, także tu jest naprawdę bardzo bogato ten samochód skonfigurowany. Tutaj nie ma żadnego uszkodzenia, auto jest w stanie naprawdę bardzo, bardzo ładnym. Przebieg dokładnie, zobaczcie, 46230, SK Rock już tutaj jest odpalona dla klienta. Model przedliftowy, czyli możemy zmieniać jeszcze rolką sobie tryby jazdy. Mamy trzy ekrany, także to jest wszystko naprawdę bardzo, bardzo fajne. Już tutaj wyłączymy klientowi start-stop. Tu już mamy w tym egzemplarzu joystick, nie ma lewarka. Tak się auto prezentuje, w środku nie ma żadnych uszkodzeń. Pod maską nie będę Wam auto pokazywał, bo już V60 Cross Country troszeczkę pokazywałem. Pokażę Wam za to dokumentację z tego samochodu. Wyposażone w hak holowniczy, nie będziemy otwierać, bo jest dosyć pewnie brudny. Roleta bagażnika, wszystko kompletne, tak jak powinno być. System otwierania oczywiście z nogi, elektrycznie otwierana, zamykana klapa. I pokażę Wam jeszcze we wnętrzu samochód, jak wygląda. Tutaj już klient czeka, tak naprawdę za chwilkę będzie tym autem odjeżdżał. Z wyposażenia dodatkowego mamy panoramiczny dach, skórzaną tapicerkę, grzane fotele z tyłu, grzane fotele z przodu, grzaną kierownicę, aktywny tempomat, pilot assist, elektrycznie regulowany fotel z pamięcią kierowcy, elektrycznie regulowany fotel z pamięcią pasażera, no i nagłośnienie wyższe Harman Kardon, także tu jest naprawdę bardzo bogato ten samochód skonfigurowany. Tutaj nie ma żadnego uszkodzenia, auto jest w stanie naprawdę bardzo, bardzo ładnym. Przebieg dokładnie, zobaczcie, 46230, SK Rock już tutaj jest odpalona dla klienta. Model przedliftowy, czyli możemy zmieniać jeszcze rolką sobie tryby jazdy. Mamy trzy ekrany, także to jest wszystko naprawdę bardzo, bardzo fajne. Już tutaj wyłączymy klientowi start-stop. Tu już mamy w tym egzemplarzu joystick, nie ma lewarka. Tak się auto prezentuje, w środku nie ma żadnych uszkodzeń. Pod maską nie będę Wam auto pokazywał, bo już V60 Cross Country troszeczkę pokazywałem. Pokażę Wam za to dokumentację z tego samochodu. Zawsze klienci pytają, jak to kupić takie auto, żeby miało takie fajne interwały. A jeszcze mamy system Bliss w lusterkach, czyli czujniki martwego pola i oczywiście czujniki tak zwane CTA.
Już Wam pokazuję, jak kupić auto z takim właśnie, z takimi interwałami jak ten. To jest bardzo fajna rzecz, zobaczcie. 15 000, 28, 41. Czy nie jest wzorowo? No jest wzorowo. Co 15 000 wymieniany olej, to jest jak najbardziej wzór. Teraz olej wymieniony przy 41 tysiącach w lutym, także w lutym kolejny serwis olejowy zalecany. Co tutaj mamy więcej? Mamy, widzę, złodziejki do kół, to za chwilkę klientowi pokażę, bo nie pokazywałem. Mamy śruby do kół, bo auto pewnie jest wyposażone właśnie w złodziejki. Zamkniemy sobie schowek i robimy, słuchajcie, podsumowanie. Powiem Wam, ile ten samochód kosztował na gotowo. Ile takiej cross country, słuchajcie, wyszło na gotowo? 2021, 46 tysięcy km przebiegu. B4 w dieslu, 197 koni mocy, napęd AWD. No i bardzo bogata wersja wyposażenia. Jak na cross country, jak ktoś szuka cross country, to potwierdzi moje słowa, że nie jest łatwo takie auto po prostu kupić z takim wyposażeniem jak ten egzemplarz. To auto wyszło poniżej 155 tysięcy zł. Czy dużo, czy mało? Jest to cena naprawdę ok, jak za przebieg. 46 tysięcy km to jest naprawdę niewielki przebieg. Dzięki temu mamy niskie interwały. Skąd się biorą niskie interwały? Proste jak budowa cepa. Stąd, że mamy zalecenie przez Volvo serwisów raz do roku lub 30 tysięcy. Jeżeli ktoś w rok zrobił 15 tysięcy km lub zrobił 5 tysięcy km, to tak będzie miał wymieniany olej w silniku. Jeżeli ktoś zrobił 30 w rok albo w pół roku, no to niestety będzie miał wymieniony po 30 tysiącach km. Rekordzista, jakiego widziałem ostatnio w ogłoszeniach, 42 tysiące, pierwsza wymiana oleju. Czy warto takie auto kupić? Zdecydowanie tak. Jeżeli jesteście zainteresowani właśnie takim samochodem, to zapraszam na naszą stronę www.autoimportnieporem.pl i tam wszystko dokładnie sobie zobaczycie. Znajdziecie na stronie blokę, tak jak tutaj klient mój wynalazł ten samochód, przesłał, my to auto sprawdziliśmy, kupiliśmy, znaliśmy akurat dealera, bo kupowaliśmy tam ostatnio XT90 T8, także wszystko przeszło naprawdę bardzo, bardzo sprawnie. Samochód praktycznie bez żadnych, zobaczcie, uszkodzeń, bez żadnych odprysków, bez niczego. Samochód wygląda naprawdę rewelacyjnie i nie ma się tutaj do czego przyczepić. Nic przy tym aucie nie musieliśmy robić, no bo pierwszą wymianę oleju w skrzyni biegów, czy w Haldexie, czy w mostach warto zrobić przy 60 tysiącach km. Także kolejne cross country opuszcza nasz plac, za chwilkę nagrywamy wyjazd tego auta, a my widzimy się co? W kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Pozdro. Na naszą stronę www.autoimportnieporem.pl i tam wszystko dokładnie sobie zobaczycie. Znajdziecie na stronie blokę, tak jak tutaj klient mój wynalazł ten samochód, przesłał, my to auto sprawdziliśmy, kupiliśmy, znaliśmy akurat dealera, bo kupowaliśmy tam ostatnio XT90 T8, także wszystko przeszło naprawdę bardzo, bardzo sprawnie. Samochód praktycznie bez żadnych, zobaczcie, uszkodzeń, bez żadnych odprysków, bez niczego. Samochód wygląda naprawdę rewelacyjnie i nie ma się tutaj do czego przyczepić. Nic przy tym aucie nie musieliśmy robić, no bo pierwszą wymianę oleju w skrzyni biegów, czy w Haldexie, czy w mostach warto zrobić przy 60 tysiącach km. Także kolejne cross country opuszcza nasz plac, za chwilkę nagrywamy wyjazd tego auta, a my widzimy się co? W kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Pozdro. Y'all see me flying, never drop down. Drop down, smoking high, am I am not round. I'm not round, no denying what I got now. I got now, keep an eye out, keep it locked down. Locked down, see me flying, never drop down.